Marcin Gortat Camp to idea spotkań i treningów naszego jedynaka w NBA z młodymi miłośnikami koszykówki. W tym roku, 24 lipca, Dąbrowa Górnicza została trzecim przystankiem tegorocznego kampu. Wcześniej środkowy Washington Wizards odwiedził Powidz i Rumię. Tego dnia rozłożonej na dwa dni imprezy Marcina Gortata wspierało trzech klubowych kolegów. Pierwszy dzień był skierowany do osób niepełnosprawnych. Obok najmłodszych udział wzięli reprezentanci Polski w koszykówce na wózkach. Ideą treningu było zachęcenie do aktywności fizycznej i wspólnej integracji dzieci niepełnosprawnych. Większość tych dzieci tak naprawdę zablokowana w pewnych możliwościach, tak? I dla nich same przyjście na ten kamp, spotkanie się czy to ze mną, czy z innymi zawodnikami, czy reprezentacją i obejrzenie tych chłopaków zaraz na żywo, jak grają, to jest na pewno duże doświadczenie. Również czekamy, niektóre dzieci, tak jak zwykłe, normalne dzieci biegające na co dzień, my również robimy ten kamp, żeby te dzieci wyciągnąć z domu, wyciągnąć ich sprzed komputerów, wyciągnąć ich sprzed telewizorów, gdzie siedzą i dla niektórych wydaje się, że mógłby się świat już zawalić, ale staramy się ich wyciągnąć i starać się z nimi trochę pośmiać, pobiegać. Nad sprawnym przebiegiem treningu czuwali trenerzy, na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń ruchowych z piłką, a zakończyły rywalizacją o punkty. O tym, że Marcin Gortat to równy gość, mogliśmy się przekonać podczas pytań od młodych uczestników. W ich trakcie opowiadał nie tylko o koszykówce, bowiem Gortat uczy nie tylko zachowania na parkiecie, ale i poza nim. Bo w sporcie to jak i w życiu. Do sukcesów potrzebna jest chłodna głowa, motywacja i chęć stawania się lepszym. O wrażenia ze spotkania poprosiliśmy jego uczestników. No, lubię, że on taki skromny jest, że on też dobrze gra, że mu się w ogóle chce to wszystko organizować, że potrafi mieć taką chęć do tego i w ogóle on jest fajny i taki wzór koszykarski. I co cię zmobilizowało, że przyjechałeś tutaj do Dąbrowy Górniczej? Żeby spotkać Marcina oraz inne gwiazdy NBA i żeby pograć w koszykówkę. I podobało ci się? Tak, bardzo. Fajna impreza. Tak jak myślałeś, Marcin poprowadził dzisiejszy kamp? Tak, myślę, że bardzo świetnie zorganizowana impreza. Wszystko jest zorganizowane na 100%, nawet myślę, że więcej procent. Na koniec pierwszego dnia kampu Marcina Gortata w Dąbrowie Górniczej każde dziecko otrzymało treningową piłkę oraz zestaw upominków od fundacji MG13.